Dobrze, a teraz już chciałbym i właściwie rozpocznę taki cykl mówiący o najważniejszym stworzeniu na tej ziemi, czyli Kościele Jezusa Chrystusa, bo Kościół Jezusa Chrystusa jest nowym stworzeniem. Będę dzielił się rozważaniami w oparciu o książkę Genegeca, która brzmi Budujcie jedni drugich. I dzisiaj właśnie pod takim tytułem chcę rozpocząć moje rozważania. Część rzeczy znamy, ale chciałbym, żeby w sposób później bardzo praktyczny, albo inaczej, żebyśmy słuchając Bożego Słowa wiedzieli, jak powinniśmy zacząć funkcjonować i działać, jeśli nie działamy, co powinniśmy poprawić, na co powinniśmy zwrócić uwagę jako ciało Jezusa Chrystusa. Nikt z nas, który należy do Kościoła Jezusa Chrystusa, nie jest jakimś przypadkiem, wydarzeniem, który gdzieś tam spadł z kosmosu i nagle znalazł się w Kościele. Prawda? Ale wszyscy jesteśmy tymi, którzy zadecydowali o tym, aby być częścią ciała Jezusa Chrystusa. A więc dzisiaj będę mówił i zatytułuję to nauczanie, zwiastowanie członkami jedni drugich jesteśmy. Kiedy brat Roman tutaj rozpoczął swój wstęp, to myślę, to właściwie ja już niewiele mam do powiedzenia. Nie umawialiśmy się oczywiście, ani on nie wiedział, na jaki temat będę mówił, ale myślę, że te rozważania pozwolą nam samym sobie uzmysłowić, w jakim miejscu, jak ty i ja funkcjonujemy w Kościele Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że wszędzie tam w Nowym Testamencie, kiedy mowa jest o Kościele i kiedy są przedstawione różne obrazy Kościoła, to zawsze one są w odniesieniu do Pana. Kościół nie istnieje bez Boga. Kościół jest Jego pomysłem, Jego tworem, Jego dziełem. Jeżeli Kościół jest przedstawiony jako dom Boży, to już sama nazwa wskazuje, że jesteśmy domem żywego Boga. Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ludzką ręką. Kościół nie jest zbudowany przez człowieka i nie jest zbudowany poprzez siłę człowieka, jego zdolności. Kościół jest absolutnie dziełem samego Boga. On buduje, on stwarza, on czyni ludzi swoim kościołem. Może dlatego, żeby było jasne, samo pojęcie kościół, eklezja, słowo, które używane jest w Nowym Testamencie na oznaczenie Kościoła ponad 100 razy, to słowo to oznacza zgromadzenie ludzi wywołanych. Skądś mnie Bóg wywołał do czegoś. Zostałem wywołany do społeczności z Bogiem, aby żyć z Bogiem i żyć dla Boga. Tak więc ten budynek, chociaż z niego się cieszymy, nie jest Kościołem. Kościołem jesteśmy my tutaj zgromadzeni. A więc Kościół nazwany jest domem Bożym. Domem żywego Boga. Kościół nazwany jest świątynią Ducha Świętego. Kościół nazwany jest przybytkiem, czy też mieszkaniem Boga. A więc pomyślmy przez chwilę. Jeśli narodziłeś się z Ducha Bożego i Słowa Bożego, stałeś się nowym stworzeniem, On cię włączył w swój organizm, swoją budowlę, w swoje zgromadzenie, abyś był Jego mieszkaniem, albo żebyśmy razem byli mieszkaniem żywego Boga. Drodzy, to nam wyraźnie pokazuje, że tu nie chodzi przede wszystkim o nas, ludzi, ale chodzi o Boga, który zamieszkuje pośród ludzi i zamieszkuje w nas i pośród nas. Kościół,
Tak jak już słyszeliśmy tutaj, na początku brat Roman wspomniał, jesteśmy Bożą rodziną. Zwróćcie uwagę, to jest Boża rodzina. Nie nasza, chociaż też nasza, bo jesteśmy, należymy do tej rodziny, ale przede wszystkim Boża. Stąd nazwani zostaliśmy braćmi w Chrystusie, siostrami w Chrystusie. I to słowo brat, które użyte jest na oznaczenie wierzących, którzy należą do Kościoła, greckie słowo adelfos oznacza kogoś, kto jest zrodzony z tego samego łona. Kochani, wszyscy, którzy stają się częścią Kościoła Jezusa Chrystusa, muszą być, inaczej nie mogą należeć, nie są częścią tej budowli, tego mieszkania, tej świątyni, tej rodziny, jeśli nie są zrodzeni z tego samego łona, dosłownie Bożego łona, tak bym to powiedział. Dlatego Biblia mówi, że jeśli się kto nie narodzi z ducha, jeśli się kto nie narodzi z Boga, jeśli nie narodziłeś się z mocy Słowa Bożego, możesz chodzić do kościoła, możesz ładnie śpiewać, możesz nawet modlić się, ale ciągle nie jesteś częścią kościoła i nie stajesz się częścią kościoła przez swój własny wysiłek czy religijność. Stajesz się częścią kościoła dlatego, że przez wiarę w Chrystusa, przez opamiętanie, przez odwrócenie się od grzechu i uznanie, że On za ciebie oddał życie, On swoją mocą przez Ducha i Słowo zradza cię, abyś stał się Jego dzieckiem. I stajesz się adelfos, stajesz się bratem, stajesz się siostrą w Jezusie Chrystusie. Pomyślcie, wszyscy są zrodzeni z tego samego Ducha, z Boga i Słowa. Z całej Trójcy, jakby cała Trójca Boża uczestniczy w tym dziele i stanowimy Kościół, Bożą rodzinę. I ten obraz, co do którego chcemy się odnieść. Stajemy się i zostaliśmy uczynieni ciałem Jezusa Chrystusa. Jednym ciałem. Niewieloma i chociaż jest wiele zborów, wiele denominacji, to Kościołem są ci, którzy narodzili się z Boga i należą do Chrystusa Jezusa. To jest też ciekawe, że pojęcie Kościoła w tym znaczeniu wszystkich wierzących, którzy są na świecie, różnych denominacji, ale narodzonych na nowo, jest dosłownie może 8 razy użyte w tym znaczeniu uniwersalnym. Generalnie to słowo Kościół odnosi się do lokalnego zboru, lokalnej społeczności. Prawie 100 razy, 108 razy. Tak więc, inaczej mówiąc, ten Kościół w tym pojęciu bardzo uniwersalnym ma swoje odniesienie, odbicie, urzeczywistnienie, bym tak powiedział, właśnie w lokalnym zborze. Być częścią Kościoła Jezusa Chrystusa to jest coś niesamowitego, bo Kościół jest częścią Królestwa Bożego. Kiedy jestem narodzony z Boga, należę do Chrystusa, stałeś się częścią Królestwa Bożego. I to słowo ciało. Kościół jest ciałem Chrystusa. List do Koryntian, list do Efezjan, list do Rzymian. Wiecie, słowo ciało odnośnie Kościoła użyte jest przez apostoła Pawła 30 razy. Kościół jest ciałem. Takim jak i przyrównany jest do ciała ludzkiego, ciała człowieka, twojego i mojego. I przez to Pan chce nam coś zobrazować. Tak jak już tutaj mogliśmy to usłyszeć, że Kościół nie jest jakimś pojedynczym, jednym członkiem. Tak jak ciało nie jest pojedynczym, jednym członkiem. To, co dzisiaj dzieje się na świecie, cały ten chaos, ta rzecz, która związana jest z COVID-em, zobaczcie, w jaki sposób uderza także w Kościół. Bo Kościół to jest zgromadzenie, to nie są pojedyncze osoby siedzące w domach przed telewizorem,
Ale Kościół ma to w naturze, że my chcemy być razem, że schodzimy się razem, aby razem uwielbiać Pana. To jest jakby natura Kościoła. Oczywiście są różne sytuacje, przez które będziemy musieli przejść i one będą coraz mocniej, te zewnętrzne przeszkody, uderzać w Kościół. Dlatego ty i ja musimy być ściśle związani z głową Kościoła, a głową Kościoła jest Jezus Chrystus. W Nowym Testamencie tylko On nazwany jest wielokrotnie w liście do Koryntian, w liście do Efezjan. Chrystus nazwany jest głową Kościoła. Chrystus nie siedzi w niebie i teraz czeka, kiedy przyjdzie po swój Kościół i właściwie niczym innym się nie zajmuje. Nie. On jako głowa cały czas buduje swój Kościół, cały czas zarządza swoim Kościołem, cały czas prowadzi swój Kościół, troszczy się, pielęgnuje. On sprawia, żeby pracuje nad swoim Kościołem, aby jego Kościół w tym momencie, kiedy będzie zabrany, był oblubienicą czystą, bez skazy, zmazy, bez zmarszczki. A więc Jezus jest ciągle obecny, żywy w swoim Kościele, zarządzający, karmiący i budujący swój Kościół. Czytaliśmy tutaj z 4 rozdziału listu do Efezjan. Ja tylko przeczytam w tym kontekście jeszcze 16 wiersz, abyśmy mogli zobaczyć, jak mocne to jest. Kiedy tutaj jest napisane tak, może 15 i 16 wiersz 4 rozdziału listu do Efezjan, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, w Chrystusa, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Tak więc widzimy, że Kościół jest tym ciałem. W samym liście do Koryntian, 12 rozdziale listu do Koryntian, pierwszym liście, od wiersza 14 do 27, 13 razy na oznaczenie Kościoła Paweł używa słowa soma, ciało. Że jesteśmy członkami jedni drugich, że nie możemy, że tak powiem, lekceważyć jedni drugich, że te mocniejsze członki ciała troszczą się o te słabsze członki ciała Jezusa Chrystusa i tak dalej. Tak więc akcent położony jest na funkcjonowanie Kościoła, ciała Jezusa Chrystusa, Jego członków. Autor tej książki mówi tak, że autorzy Nowego Testamentu wielokrotnie zachęcają wierzących do podejmowania pewnych działań mających sprawić, że ciało Chrystusowe, czyli Kościół, będzie duchowo wzrastać. Czyli każdy z nas, każdy, który zostaje zbawiony, obmyty krwią baranka i staje się częścią lokalnego zboru, powinien duchowo wzrastać i powinien uczestniczyć w duchowym wzroście swojego lokalnego zboru, do którego Bóg go przyłączył. Drodzy, to jest niesamowicie ważne. Biblia nie zna pojęcia, ani Nowy Testament nie zna pojęcia luźnego, niezwiązanego z danym zborem chrześcijanina, który jedną niedzielę jest tutaj, drugą niedzielę jest tam, a później zamarzy mu się, że będzie jeszcze w innym miejscu. Nie. Zdrową rzeczą jest, że wiesz, że należysz do danej społeczności, jesteś częścią tej społeczności, bo ciąży na tobie wielka odpowiedzialność przed Bogiem, bo uczestniczysz w czymś Bożym i wielkim, aby Jego Kościół, ten zbór, do którego Bóg cię przyłączył, budował się i wzrastał także poprzez ciebie.
bez wyjątku, poprzez każdego, którego Bóg przydał do swojego ciała. Kiedy popatrzę na swoje ciało, to chociaż nie jestem ani biologiem, ani lekarzem, to muszę stwierdzić, wszystko w nim jest potrzebne. Jeżeli uważasz, że coś jest niepotrzebne, to możesz to usunąć. Ale nie radzę. Lekarze przez jakiś czas myśleli, że wyrostek robaczkowy jest tak nieistotny, że można go już niemowlęciu, prawda, zaraz usunąć, żeby później nie było czegoś takiego jak zapalenie wyrostka robaczkowego. A później nagle stwierdzili, że on jednak jest potrzebny. Nawet te zęby mądrości, które później czasami bolą przy wyrywaniu, wszystko jest we właściwym miejscu. Dlatego, że Biblia mówi, że Bóg stworzył nas w sposób cudowny. Nie z jakimś tam, wiecie, zbędnymi elementami naszego, w naszym ciele. To jest harmonia, to jest całość i to pozwala, że moje ciało może we właściwy sposób funkcjonować. To słowo jedni drugich, moi drodzy, w Nowym Testamencie użyte jest w kontekście Kościoła i społeczności, czyli tego zgromadzenia ludzi wywołanych przez Boga do społeczności z Bogiem i z sobą nawzajem jest kilkadziesiąt razy. Kilkadziesiąt razy. Jedni drugich. Jedni drugich. Miłujcie. Jedni drugich. Troszczcie się o siebie nawzajem. Jedni drugich. Kilkadziesiąt razy. A to znaczy, że nikt z nas, będący częścią ciała, nie może powiedzieć, ja jestem taki nieważny, taki mały, taki niewidoczny. Ale wiecie, że te organy naszego ciała, które są niewidoczne, czasami są ważniejsze od tych widocznych. Nie widzę mózgu. Ale on jest ukryty, ochroniony. Bez niego nie mogę żyć. Nie widzę serca. Nie widzę tętnic, nie widzę żył i tak dalej, ale wszystko w moim organizmie jest w sposób cudowny uczynione, połączone nierozerwalnie. Bo jeżeli zatrzymam coś, jeżeli gdzieś tam dopływ krwi, jest jakiś zator, to wręcz grozi to śmiercią całego ciała. A więc nie mogę pozwolić i ty nie możesz pozwolić, żeby był zator w twoim i w moim życiu ze względu na moje osobiste życie, ale też na Kościół, do którego jestem przyłączony. Kiedy patrzę do Bożego Słowa, Chrystus jest zakochany w Kościele. To jest przecież Jego oblubienica. On kiedyś weźmie ją za swoją żonę na wieki. Poślubi ją, będzie wesele baranka i tobie mnie dane jest być częścią tej oblubienicy. Co za wielkie powołanie, wybranie, namaszczenie. I Bóg pozwolił tobie mnie być częścią swojej oblubienicy. On ją kocha, on ją miłuje. Ona była brzydka, ona była paskudna, ona była zła, ale zrobił z niej piękną, wspaniałą oblubienicę. Stworzył ją, uczynił nowym stworzeniem. Prawda? Że byliśmy brzydcy, grzeszni, wrogo usposobieni wobec Boga. Nie liczyliśmy się z Bogiem. Aż przyszedł moment, kiedy On pokazał nam, jak bardzo nas umiłował, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami. On oddał życie jakby naprzód. To był taki zadatek z Jego strony. Oddał życie za Kościół, za Ciebie i za mnie, gdy byliśmy pełni brudu i grzechu. Ale On patrzył na Ciebie i na mnie przez swoją ofiarę i krew. Mówi, to będzie moja oblubienica. I obmył nas, oczyścił nas przez krew swoją, usprawiedliwił nas przez krew swoją, przemienił nasze serca z kamiennych na mięsiste, dał nam swojego Ducha Świętego do naszego wnętrza, abyśmy mogli Go wielbić tak, jak Jemu to się podoba.
A kiedy patrzę do Księgi Objawienia i czytam, jak Jezus przechadza się pośród złotych świeczników. A wiecie, że te złote świeczniki, te zbory, bo tak Pan to wyjawił, te świeczniki to są zbory i napisz do siedmiu zborów. I wiecie, że te zbory były w tak różnej duchowej kondycji, a jednak on patrzy na nie jak na złote świeczniki. I sobie pomyślałem, kiedy przygotowywałem i rozmyślałem nad tym dzisiejszym rozważaniem Bożego Słowa, czy ja patrzę na mój zbór, czy patrzysz na Kościół Jezusa Chrystusa, na swój zbór, jako złoty świecznik przed Panem. Czy on jest dla ciebie tak drogocenny, tak cenny jak to złoto na tym świeczniku, z którego on jest zrobiony? Jak mówię, te społeczności i te zbory miały wiele, wiele do, niektóre do naprawy, a jednak on mówi, to są moje złote świeczniki. Ja nad nimi cały czas pracuję, ja nad nimi działam, aby ich przygotować. Jeśli trzeba, ich karcę, jeśli trzeba, przemawiam. Czasami łagodnie, czasami bardziej srogo. Tak więc jedni, drugi. Jesteśmy Jego ciałem. Jesteśmy Jego Kościołem. Posłuchajcie kilku ważnych wersetów, które mówią o tym funkcjonowaniu, o tym działaniu jedni wobec drugich. I właściwie każdy ten werset to jest taki werset na co najmniej dzień, żeby myśleć, jak ja w tym względzie funkcjonuję. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Czy patrzę na mojego brata i na moją siostrę jako jakby moją część? On należy do mnie, jest ze mną związany, ja należę do niego. Nie żyję sam dla siebie, żyję także dla mojego zboru, dla moich braci, dla moich sióstr. Oni są moimi członkami, a razem jesteśmy członkami Jezusa Chrystusa. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. O, kochani, jak praktycznie ty i ja okazuję szacunek tym, którzy należą do Kościoła Jezusa Chrystusa? Czy to widać, że ja odnoszę się z szacunkiem do ciebie, do innych? Czy jestem arogancki? Czy jestem może zdystansowany? Czy powiem, nie wtrącaj się w moje życie? Czy ja okazuję szacunek? Tu wyraźnie jest napisane, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. A nie pogardą, poniżeniem drugiego. A jak? Dlaczego? Bo jesteśmy członkami jedni drugich. Wiecie, ja mógłbym zlekceważyć moją prawą czy lewą nogę, czy rękę, tylko ja już będę ułomny. Ja już nie będę funkcjonował normalnie. Ja potrzebuję, żeby wszystko funkcjonowało, było właśnie zdrowe, abym mógł wykorzystać cały potencjał, który Bóg mi dał. Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawia, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Inne z kolei słowo z listu do Rzymian z 15 rozdziału. Przyjmijcie jedni drugich, jak Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Ha! Przyjąć kogoś to znaczy zaakceptować go. To jest mój brat, to jest moja siostra, ale on jest moim bratem, moją siostrą, ale usiądę sobie gdzieś w innym miejscu, tylko nie koło niego albo koło niej. Wiecie, jest zdumiewające, kiedy Bóg sprawia, że do kościoła zaczęli nawracać się czarni ludzie w Ameryce, a ci biali w kościele mówią, fajnie, jesteście naszymi braćmi, ale załóżcie sobie oddzielny zbór dla czarnych. To jest tragedia. Ci ludzie nie rozumieją, czym jest Kościół. W Kościele nie będzie sektoru dla białych, czarnych, żółtych, skośnookich. Tam jest jedna oblubienica. A jeżeli ktoś przyjdzie tak z ulicy i nawróci się, a był człowiekiem związanym,
mający problemy z alkoholem, on dopiero uczy się myć, dbać o siebie, ale usiądzie koło mnie. Przyjmujcie jedni drugich. A to był taki bandzior, no teraz, no może się nawrócił, może udaje. Oczywiście może udawać. Ale z drugiej strony Pan, który zna serca. I czasami Kościół odrzuca, ci, którzy należą do Chrystusa, odrzucają innych, których już Pan przyjął, którym Pan przebaczył. Przyjmujcie jedni drugich. Jak Chrystus przyjął nas ku chwale Boga, oto Chrystus przyjął mnie, takiego grzesznika, który nie liczył się z Bogiem. Skoro mnie On przyjął, ja mam tak samo przyjąć tych, których Chrystus przyjął. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim. Służcie jedni drugim. Nie oczekuj w kościele, że ty będziesz ciągle obsługiwany i ludzie będą skakać koło ciebie. Ty zacznij obsługiwać innych. Zacznij skakać koło innych. Zacznij dopatrywać się, co mogę zrobić dobrego, aby on był ubłogosławiony. Amen? Służcie jedni drugim. Ja mówię z taką, bo wiem, jak jesteśmy zaangażowani, ale chciałbym, żebyśmy świadomość tego mieli i jeszcze bardziej w tym względzie usługiwali. Ulegajcie jedni drugim. Czyli nie bądźcie arogancy. Efezjan 5:21. Ulegajcie, podporządkowujcie się dosłownie jedni drugim. Napominajcie niesfornych, dosłownie wyłamujących się z szeregu, nie trzymających szeregu, ludzi, którzy jakby wychodzą gdzieś poza swoje upoważnienia. Tu jest napisane, napominajcie ich. Nie, że tak powiem, usuwać. Napominajcie. Jak ważne jest, żeby był ktoś, kto z miłością może mi zwrócić uwagę i napomnieć mnie, a ja mam na tyle pokory, bo rozumiem, że jestem częścią ciała i nie żyję dla siebie, ale dla Pana i ciała i umiem przyjąć napomnienie. Baczcie. Ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Możemy pouczać jedni drugi, gdy sami jesteśmy pełni dobroci i napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju. I tak dalej, i tak dalej. To jedni drugich co chwila się powtarza. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Czytamy w Efezjan 4:32. Jeszcze jedno słowo z Hebrajczyków 10 rozdział, 24 i 5 wiersz. Baczmy jedni na drugich. W celu pobudzania się do miłości dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Tak więc apostoł Paweł poświęcił mnóstwo miejsca w swoich listach, aby uczyć Kościół, uczyć wierzących, jak mają żyć, jak mają postępować, aby w ten sposób przyczyniać się do duchowej dojrzałości, do wzrostu Kościoła. Osobistego duchowego wzrostu i wzrostu Kościoła. Chcę ci powiedzieć, poza Kościołem nie będziesz doświadczał duchowego wzrostu. Tak jak poza ciałem żaden członek nie doświadczy życia ani wzrostu, po prostu umrze. Umrze. Nikt nie może powiedzieć, jestem tak wielki i tak wspaniały i tak namaszczony przez Boga, że ja ciała nie potrzebuję. To jest pycha, a pycha przychodzi przed upadkiem, przed ruiną, dewastacją. A więc te obrazy Kościoła. Paweł pisze, jak powiedziałem, w liście do Koryntian, w liście do Rzymian, do Efezjan, do Kolosan. Używa tego pojęcia Kościół, używa tego pojęcia ciała w znaczeniu Kościoła. Pokazuje, jak
ty i ja mamy względem siebie postępować. Wiecie, błogosławiony jest człowiek. Błogosławiony i szczęśliwy jest człowiek. Boże dziecko, ten, który jest częścią Kościoła, który pozwala Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu przemawiać do siebie i kiedy mogę, ty i ja, mogę wziąć lustro Słowa Bożego, pamiętacie, jak Paweł pisze o Słowie Bożym? Jest jak lustro, którym mogę się przeglądnąć. Tylko jedni się przeglądają, nic nie robią ze swoim wyglądem i pozostają takimi samymi. Ale to jest dane lustro, abym mógł widzieć, jaki jestem w danym momencie i widzieć ten wzór i zmieniać swoje życie. Tak, jak mówi Boże Słowo. Bo inaczej to Słowo stanie się kiedyś dla mnie potępieniem. Bo go nie byłem temu Słowu posłuszny. Drogoście bowiem kupieni. Wszyscy jesteśmy kupieni za tą samą cenę krwi Jezusa Chrystusa. Żadnej różnicy Bóg nie uczynił między nami. Bo Bóg nie ma względu na osobę. Każdy z nas, dziecko, dorosły, starzec, został wykupiony z grzechów, z mocy diabła. Zostaliśmy wykupieni za tą samą cenę krwi Jezusa Chrystusa. Halleluja! Tak wielka jest wartość każdego z nas. Tak więc trzy takie rzeczy, które wynikają z tego obrazu ciała. Żaden chrześcijanin nie może działać efektywnie w pojedynkę. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy jeden drugiego. Wiecie, życie Boże, które płynie w Kościele, płynie przez członki ciała, tak? Z jednej głowy z Chrystusa, wszystkie członki ciała czerpią życie i błogosławieństwo i przekazują dla innych członków, dla całego ciała. To jest pewna tajemnica, ale tego doświadczamy. Dobre słowo. Wiecie, czasami może będziecie się śmiać, że takie rzeczy mają na mnie wpływ, ale czasami jak stanę tutaj i kiedy zaczynamy się modlić i ktoś podniesie ręce, muszę wam powiedzieć, że to mnie buduje i inspiruje. To mnie zachęca. Kiedy widzę, jak ludzie uwielbiają Boga, także podnosząc ręce. Taka niby mała rzecz. Ale tych elementów jest więcej, prawda? Spotykamy się, rozmawiamy, uśmiech, gest i tak dalej. To ma niesamowite znaczenie. Jest niby oczywiste, niby takie małe, ale ma wielkie znaczenie. Tak więc nie mogę działać w pojedynkę, żaden z nas. Potrzebujemy jeden drugiego. Ciało nie jest jednym członkiem, ale jest członkami, jesteśmy członkami jedni drugich. Brat Roman tutaj powiedział, że jeśli jakaś ręka osłabnie, no to drugą ręką mogę się jeszcze wspomóc, jeśli mam sprawną. I z reguły bywa tak, że kiedy mamy jakieś dolegliwości, reszta ciała przejmuje odpowiedzialność za dalsze funkcjonowanie. Czasami jest to ułomne funkcjonowanie, ale ono ciągle jest, prawda? No bo jakiś członek jest niesprawny. Autor tych rozważań mówi, że kiedy w pewnym momencie coś wpadło mu do oka, mówi, potrzebował ręki. Nie mógł sobie sam poradzić, bo wiecie, jak coś wpadnie nam do oka i tak mrugamy czasami, to jeszcze gorzej później to wychodzi. Mówi, i mogłem wziąć za powiekę, odciągnąć i usunąć to. A czasami nawet tak nie jest, potrzebuję kogoś. Najlepiej jak moja żona jest gdzieś w pobliżu i ona wtedy czas i usuwa i jest spokój. A im bardziej ja pocieram, to jest gorzej i głębiej wchodzi i boli. Jeden drugiemu dodaje posiłku.
Jeden drugiego wspiera. Słuchajcie, nie jesteśmy tutaj po to, połączeni w Kościele, aby jeden drugiemu sprawiał utrapienie, ucisk, czy też dobijał, ale po to, abym, kiedy widzę, że mój brat, czy moja siostra upadają, czy słabną, ja w miłości Bożej, pilnując siebie, abym sam nie upadł, staram się go podnieść, zachęcić, aby odzyskał siłę, aby mógł biec dalej. Bo jesteśmy członkami jedni drugich. To jest dla mnie zawsze budujące i takie niesamowite, kiedy czytam, jak apostoł Paweł, gdzie jest w różnych miejscach, czy pisze do różnych zborów, w różnych sytuacjach, mówi o pojedynczych, poszczególnych ludziach, których Bóg mu podarował, którzy byli w tym trudnym czasie obok niego i mówi, i dodali mi siły. To znaczy, że wszyscy potrzebujemy, żeby ci drudzy dodawali nam siły. Czasami przez zachętę, przez modlitwę. Wiecie, jeżeli kogoś nie widzimy w zborze, to nawet nie powinno być ogłaszane, a szczególnie jak zbór jest małą społecznością, niewielką. To już powinienem w domu wołać: Boże, błogosław, pomóż. Co się dzieje? Bo jesteśmy członkami jedni drugich, bo nas interesuje życie jeden drugiego. To nie jest wtrącanie się, ale to jest usługiwanie sobie, bo wszyscy jesteśmy w biegu do wieczności, do Bożego Królestwa i nie może zabraknąć tam tego, którego Chrystus wykupił i postawił obok mnie. Amen. I to jest moja też odpowiedzialność i twoja, każdego członka ciała Jezusa Chrystusa. A więc to, że nikt nie może działać w pojedynkę, pokazuje, że ja mam swoją odpowiedzialność za tych, którzy są w zborze. Oczywiście na miarę swojego miejsca i z tego upoważnienia, które Bóg nam daje, ale mam. Ja nie mogę przestać funkcjonować. Po drugie, żaden członek ciała Chrystusowego nie może czuć się ważniejszy od innego. Pełnimy różne zadania, różne funkcje, ale jesteśmy tak samo ważni w ciele Chrystusa, każdy z nas. Żaden chrześcijanin nie ma wyjątkowych praw do Bożej łaski. W liście do Rzymian 12:3 jest wyraźnie powiedziane, że Bóg obdarował każdego z nas miarą wiary. Tak więc dlatego też Paweł wzywa nas do pokory, do postawy pokory, abyśmy nie rozumieli o sobie więcej niż należy rozumieć, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg udzielił każdemu z nas. Czyli inaczej mówiąc, mamy to pamiętać, należymy do siebie nawzajem. Rzymian 12:5, apostoł Paweł tutaj tak ładnie mówi, 12:5. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Wszyscy jesteśmy jedno. Jednym ciałem, a z osobna członkami. A więc mimo różnic w pozycji odpowiedzialności, wszyscy są tak samo ważni i potrzebni w ciele Jezusa Chrystusa. Każdy członek ma swoje znaczenie i jest niezbędny dla właściwego, zdrowego funkcjonowania ciała, czyli zboru, kościoła. I trzecia taka rzecz, która się nasuwa. Wszyscy wierzący powinni usilnie zabiegać o stworzenie i utrzymanie jedności w Kościele, w ciele, w zborze. Słuchajcie, wszyscy, my będziemy o tym jeszcze mówić, ale w Kościele Jezusa Chrystusa wszyscy odpowiadamy za świadome, celowe budowanie jedności Kościoła. Aby być jednego serca, jednej myśli. To nie znaczy, że
W różnych dziedzinach nie będziemy mieli różnego myślenia, ale Pan, my wiemy, w jaki jest główny cel, zadanie i my razem w tym kierunku decydujemy się iść. Dlatego Słowo Boże mówi, list do Efezjan 4:3, starajcie się zachować jedność ducha w związce pokoju. Starajcie się o to. To nie jest bierna postawa patrzenia, co się będzie wydarzać, ale ja muszę podjąć wysiłek, trud, aby budować jedność w Kościele. Zająć taką postawę, taki sposób zachowania, taki sposób mówienia, aby to umacniało jedność w Kościele Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, Paweł pisze tak o tej jedności, aby nie było w ciele rozdwojenia. Lecz aby członki, wiersz 25, aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Jakby dosłownie Paweł skopiował to, co pisał do zboru w Rzymie, do zboru w Koryncie. Dlaczego? Bo nauczał zbory jako apostoł Jezusa Chrystusa. To, co jest niezwykle ważne w życiu lokalnego zboru. Nauczał, w jaki sposób każde Boże dziecko, każdy, który należy do Kościoła, powinien funkcjonować. I nie możesz powiedzieć, ja tam jestem, ale właściwie nie wiem, co ja tam mam robić. No to właśnie przez to będziemy się dowiadywać, co mamy robić. Albo też przypominać i umacniać się w tym, co mamy robić. Podsumowując, nikt nie może działać w pojedynkę efektywnie. Pan chce używać całe ciało. Nikt nie jest ważniejszy od innych, chociaż mamy różne funkcje i odpowiedzialności. Mamy przyodziać się w szatę pokory względem siebie, dążyć do jedności i pokoju między sobą. Mamy czynić wszystko, co w naszej mocy, by zapobiec nieporozumieniom i rozłamom. Świadome, celowe działanie każdego członka ciała Jezusa Chrystusa. Lokalny zbór, ciało jest wymiernym miejscem dynamicznego, efektywnego funkcjonowania Kościoła Jezusa Chrystusa. Lokalne ciało, czyli zbór, nie działa w sposób automatyczny, a więc te dobre rzeczy, które zaczną się pojawiać, jak miłość, jak pokój, jak jedność, jak troska, one nie przyjdą w sposób automatyczny. Niezbędny jest poziom duchowej dojrzałości każdego członka. Świadomości, czym jest ciało Chrystusa. Świadome nasze decyzje, aby być posłusznym wyzwaniom Pisma jedni drugim. Niezależnie, kim jesteś w Kościele. Niezależnie, co robisz. Czy jest to widoczne, czy niewidoczne. Pan i tak widzi wszystko i wie i nagrodzi. Niezależnie od tego. Muszę sobie zadać pytanie, na co kładę nacisk, będąc w Kościele? Czy ten nacisk jest położony na to, Boże, chcę dojrzewać duchowo i wzrastać. Pomóż mi w tym, abym w sposób świadomy zaczął podejmować takie kroki, takie decyzje, takie zachowania, postawy, mowę, aby mógł duchowo wzrastać, aby się przyczyniać do duchowego wzrostu dojrzałości całego zboru. I to jest odpowiedzialność każdego z nas. Czy też jestem skoncentrowany na szukaniu pozycji w Kościele, czy darów? Bo wiecie, dary przyjdą, kiedy ty i ja zajmiemy właściwą postawę przed Bogiem, Pan to będzie widział i Duch Pana, Duch Święty zacznie nas obdarowywać, abyśmy usługiwali w ten ponadnaturalny sposób także darami Ducha. Ale pierwsze, najważniejsza jest dojrzałość, duchowy wzrost.
Czy na tym jestem skoncentrowany? Czy o to się modlę? Nie o to, Panie, żebym może miał to czy tamto, ale Panie, o to chcę duchowo wzrastać do dojrzałości, chcę okazać pokorę, chcę służyć. Chcę okazywać cierpliwość, troskę o drugich, wrażliwość. Chcę, żeby we mnie, tak jak mówiłem na spotkaniu modlitewnym, aby był widziany coraz wyraźniej Chrystus. Co mogę zatem zrobić, aby pomóc stać się bardziej dla innych dojrzałymi? Czy ty i ja, czy wykorzystujemy każdą okazję, aby zachęcać moich braci i siostry do brania udziału w nauczaniu, załóżmy biblijnym, modlitwie, pomocy innym, służeniu, poradą? Czy jestem człowiekiem, który właśnie do tego zachęca, więcej jest przykładem takiego zaangażowania, oddany temu? I sam poprzez swój przykład, poprzez służenie, nie tylko ich buduję, ale ich zachęcam, aby podążali w tym samym kierunku. Zadajmy sobie to pytanie. Czy wykorzystuję możliwości i okazje, aby tak właśnie było? Czy robię wszystko, aby inni stawali się dojrzałymi w Chrystusie, osiągając cechy? Wiecie, tutaj jest, nie mamy czasu teraz, ale jakbyście w domu otworzyli sobie choćby cechy starszego zboru, diakonów. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział od 1 wiersza do 13, czy list do Tytusa, 1 rozdział od 5 do 9. O co Bogu tak naprawdę chodzi? Kim może być starszy? Jaki to ma być człowiek? To nie jest ktoś, kto ma chęci, ale on musi odpowiadać pewnym kwalifikacjom duchowym. Ale ja chcę to użyć w kontekście nas wszystkich, bo to są bardzo często właściwie uniwersalne prawdy o nienaganności, o nieporywczości, o niekłótliwości i tak dalej, o nieunoszeniu się. A więc czy robię wszystko, aby inni takimi się stawali? A to znaczy, czy ja też w ten sposób staram się żyć, aby takim być, aby podobać się Bogu, aby przyczyniać się do budowania Kościoła Jezusa Chrystusa? Myślę, że nie uważamy i nikt z nas nie uważa, a jeśli tak, to musimy to zmienić, że jesteśmy jedynymi, który może efektywnie służyć w Kościele. To się nie da. Kochani, gdyby tu nie było członków zaangażowanych w życie Kościoła, on by nie istniał. A więc, czy jestem też gotów, tu szczególnie do nas, liderów, zaufać ludziom, powierzając im odpowiednie zadania? Że będą gotowi to zrobić dobrze, właściwie. Może nawet lepiej. Drodzy, myślę, że o tych rzeczach doskonale wiemy. W różny sposób na ten temat wcześniej się dzieliłem, ale chciałbym iść z wami przez ileś tam takich godzin rozważań, bo to jest dopiero taki wstęp, początek. Abyśmy przypatrywali się samym sobie w świetle Bożego Słowa i powiedzieli, chcę takim człowiekiem się stawać. Dlatego, że to jest wzór, który jest pokazany w Biblii, jak ja mam funkcjonować w zborze, w Kościele Jezusa. Więcej, kiedyś z tego ty i ja będziemy rozliczeni przed Bogiem. Abyśmy przyczyniali się do duchowej dojrzałości Kościoła zboru. A jeżeli mam się przyczyniać do duchowej dojrzałości i wzoru, to sam muszę iść na kolana bardzo często i prosić, Boże, pomóż mi
Zmień w moim życiu i to, i to, i tamto. Bo jakżeż będę mógł innych prowadzić do dojrzałości, kiedy ja sam w tym względzie nie domagam? Jak ja mogę oczekiwać, że mój brat czy siostra mają takimi być, jak ja sam takim nie jestem? Myślę, że te słowa, które są zapisane w Bożym Słowie, są wyrazem miłości Boga do ciebie i do mnie. Bóg w swojej miłości nam mówi, jeśli chcesz doświadczać wzrostu, jeśli chcesz być błogosławiony i być błogosławieństwem, jeśli chcesz być owocny przed moim obliczem, to idź w tym kierunku. Pochwyć to słowo. Idź za tym słowem. Drodzy, już kończę. Będziemy się modlić. I chciałbym, żebyśmy w tej modlitwie, jeśli możemy, jeśli chcemy, właściwie co ja mówię, jeśli możemy, czy ktoś jest tutaj zniewolony, że nie może? Chcielibyśmy, oczywiście to musi, powinno być i musi być szczere, podziękować Bogu za Kościół, za zbór. Wiecie, nie chciałbym tutaj, żebyśmy popadali w jakąś ten, ale możesz, jeżeli odczuwasz, że powinieneś kogoś pobłogosławić w modlitwie. Powiedzieć, Boże, błogosławię tego brata czy tamtą siostrę. Po prostu jest to w Twoim sercu. Możesz to wyrazić głośno. Po prostu pobłogosławić. Może akurat ktoś potrzebuje tej modlitwy, a może po prostu będzie to zachętą dla tej osoby. Ale tak generalnie ja chcę dziękować Bogu za was, bracia i siostry, i czynimy to nieraz w domu, w zborze. Jesteśmy Bogu wdzięczni za każdego z was. To nie jest kurtuazja. Jesteście w naszych sercach, a wierzę, że my też. Chciejmy to wyrazić, aby budować Kościół, tą atmosferę tej miłości i wyrażania tej miłości, tego błogosławienia siebie nawzajem. Powstańmy, aby się modlić. Możesz pomodlić, powiedzieć, Boże, w czasie tych rozważań, które się będą odbywać, pomóż mi zrozumieć i pochwycić Twoje słowo, abym się takim stawał. Panie, tak dziękuję Ci za zbór na tym miejscu. Dziękuję Ci za moich braci i siostry. Dziękuję Ci, że uczyniłeś nas jedno w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym. Dziękuję Ci, Panie, i pomóż mi, Panie, abym wzrastał, abym dojrzewał, abym stawał się podobny do Ciebie, Panie, i abym mógł, Panie, z całą radością, świadomością i determinacją służyć tak, aby moi bracia i siostry wzrastali i dojrzewali do wymiarów Chrystusa. Amen.